We are working with youth, mainly teenagers, so high school, secondary school and university students. And we are not telling them, you shouldn't fight against each other, you shouldn't hit your colleagues, you shouldn't curse, or things like that. We are trying to build a positive way of spending time, positive attitude towards other people. We are trying to teach them how to be tolerant, how to cope with their own problems, because often the problem comes from the inside, that they have problems, and to overreact the problem, to cope with the problem, they start to use aggression against the others. So we are trying to build their self-esteem, we are trying to develop their interests, and in this positive way we want to prevent them from negative behavior, because I think it's not enough to tell them not to kick your colleague or not to use drugs or be positive and keep smiling. We just have to find them as a replacement, something, and to help them to cope with their problems. In Poland, in schools, we have many aggression and much bullying. And before the 90s, nobody was speaking about this. And it was kind of a hidden problem. And it was even not an issue. And nowadays, one of the good things is that we are discussing about it, not only in local community, but also at the level of government. And there are some projects, programs even, against violence, against aggression, against bullying at schools. And doesn't matter if it's the village or it's a big city, it really exists. And doesn't matter the age of youth and the social status, it exists. This is more or less hidden, but nowadays we are more and more speaking about this. And it can be psychological, it can be physical, there are various forms of aggression, of bullying. And very often youth in Poland don't speak about this, because this seems like to be a normal fight between youth, or like it happens, yeah, that my colleague doesn't like me, or he sends me stupid messages, or he steals my money, or he shouts at me, or he uses aggression, or a group of people use it against me. But I think this kind of social campaign which happened in Poland caused that people started to speak about this, and a victim is not a real victim, but this is somebody who should be protected and who is not the weaker one. And youth started to speak about this. But one of the topic which exists also in Poland is that not only youth experience bullying and aggression, but also teachers. And it was an issue, I think, something like 2 years ago, that during a lesson, one of the teachers was attacked by youth. They were laughing at him, and afterwards they put a big box into his head. And there was a big discussion what a teacher can do against youth who are using aggression. And now there are some forms of reaction in situation of such aggression or of bad behavior from the side of youth, because not only they fight between themselves, but they can also be the danger for the teacher. Więc jeżeli chodzi o przemoc na uniwersytecie, to ona w takiej postaci drastycznej nie występuje. Są zdarzenia między najczęściej studentami mające miejsce, chociaż były w Polsce przypadki na przykład agresji studentów wobec pracowników naukowych. To są bardzo rzadkie przypadki, pojedyncze na szczęście. Częstszym przypadkiem na uczelniach jest mobbing. To zjawisko doczekało się nawet kilku spraw sądowych, także i na naszym uniwersytecie jedna z pracownic wniosła sprawę o mobbing przeciwko w kierowniczce swojego działu administracyjnego. Także pracownik naukowy wobec kierownika zakładu wystąpił ze skargą o mobbing. Nie są to częste przypadki. W stosunku do zjawisk przemocy, które mają miejsce w społeczeństwie, przy czym społeczeństwo polskie niewiele się różni tutaj od społeczeństwa innych państw, to właśnie w odniesieniu do środowiska uniwersyteckiego zjawisko przemocy nie jest zjawiskiem takim częstym. Ono ma raczej charakter takich bardziej sporów, czy przybiera pewną formę czasami właśnie mobbingu środowiskowego, pewnego wykluczenia nawet niektórych osób, aniżeli takiej no, klasycznej przemocy o charakterze fizycznym.
Takie większe zdarzenia, które można zakwalifikować do właśnie przemocy, mają miejsce w trakcie imprez studenckich, kiedy studenci no, bardzo się już, tak można powiedzieć, podgrzeją piwem, to czasami dochodzi rzeczywiście do jakichś zdarzeń, które mają charakter gwałtowny, gdzie są osoby poszkodowane. Ale generalnie rzecz biorąc, środowisko studenckie jest dosyć specyficzne, jeżeli chodzi o Polskę. I takich zdarzeń nie ma zbyt dużo. Jest tu większa tolerancja po prostu dla innych zachowań. Stąd też czasami siedzą w jednej sali obok siebie studenci reprezentujący różne subkultury młodzieżowe. Z Kinhidzi siedzą obok panków. Nie wywołuje to jakichś konfliktów między nimi, przynajmniej na terenie uniwersytetu. Chociaż liczba osób, które demonstrują swoje subkultury, też nie jest zbyt duża. Stąd też można powiedzieć, że takie naruszenie poszczególnych jednostek, no, jest to zjawisko w stosunku do zdarzeń mających miejsce w społeczeństwie, na pewno na uniwersytetach jest zjawiskiem znacznie bardziej rzadziej występującym.